Siero, mochle. No i no i cześć. No niestety święta to czas również przestępstw, czas wzmożonej pracy policji i innych służb. Dzisiaj opowiem Wam o pięciu najczęściej popełnianych przestępstwach w trakcie świąt. Ja jestem Baget, były policjant, opowiadam o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki i Sierżan Bageta z tej strony. Tak jak powiedziałem, święta to nie tylko czas radości, spotkań z rodziną, prezentów i tak dalej, ale też czas Grinchów i różnych innych szemranych typków, którzy próbują te święta zniszczyć. Hey, I'm the cops. Między innymi. Za sprawą popełnianych przestępstw. Jak wiemy doskonale, podczas świąt pije się dużo alkoholu, i między innymi właśnie z tym związane są te przestępstwa. Dzisiaj wymienię ich pięć. Oczywiście są one w kolejności losowej. Nie jest to jakoś tak, że są popełniane częściej czy mniej, czy są gorsze czy lepsze. Przestępstwo numer jeden kradzież z włamaniem. Słuchajcie, no święta to jest czas wyjazdów Rozjazdów, odwiedzin rodziny Z którą nie widzieliśmy się jakiś czas Nasze drogi czasami się rozchodzą, nasze koleje losu Toczą się w różnych dziwnych kierunkach I po prostu rodzina czasami gdzieś wyjeżdża Do innego miasta, do innego województwa Czy nawet do innego kraju Jak się odżywiają ludzie w prawdziwym cywilizowanym kraju A święta to jest taki czas Właśnie spotkań z rodziną, więc czasami Te nasze mieszkania, przybytki Nasze domy, czy nasze samochody Zostawiamy gdzieś tam sobie w pizdu I jedziemy do rodziny, no i to jest Doskonały okres dla złodziei, dla różnych włamywaczy. Słuchajcie, jeżeli miałbym właśnie wymienić taki jeden okres, gdzie kradzieży z włamaniem jest ten absolutnie najwięcej, to są właśnie święta. Zakładamy taki scenariusz: jest jakaś, nie na przykład czteroosobowa rodzina, no i zawiadomo o każdym, jakąś babcie, dziadka, ciocie, borsuki, kuny, jenoty albo przynajmniej prawie każdy które zaprasza nas na jakieś uroczystości, niekoniecznie na Wigilię, ale na przykład na pierwszy, drugi dzień świąt tych okazji w tym okresie jest multum i zostawiamy sobie nasz dom, najczęściej na jakichś przedmieściach dużego miasta, na parę dni bez nadzoru. W tym momencie złodzieje, bo taka jest ich profesja, też przygotowują się do swojej powiedzmy pracy, mniej lub bardziej uczciwej. No w tym przypadku zdecydowanie mniej. No i obserwują nas, tak? Obserwują nasz dom, obserwują, w jakim trybie żyjemy, kiedy wyjeżdżamy, czy przygotowujemy się na przykład do czegoś, czy kupiliśmy ostatnio jakoś dużo prezentów, na przykład nie, wiem, przyjechaliśmy z jakimś obładowanym autem, wnosimy, wynosimy, wtedy wiedzą, że najprawdopodobniej sobie gdzieś wyjedziemy. Co więcej, ludzie bardzo często chwalą się na Facebooku, Instagramie, czy ostatnio na TikToku, a super Będziemy mieli takie teraz rodzinne święta, i zaprosiła nas nasza ciocia z Austrii, i sobie do niej wyjedziemy, i będzie super. Boink. Tak, tylko że weźcie pod uwagę to, że w internecie wszystko jest tak na dobrą sprawę ogólnodostępne, i nie czyta tego tylko wasz kolega, wasza ciocia, babcia, jakaś bliska wam osoba, ale mogą też to czytać właśnie potencjalni przestępcy, włamywacze, złodzieje, którzy tylko czekają na taką informację i będą dokładnie wiedzieć, kiedy wasz dom będzie niepilnowany, kiedy nikogo tam nie będzie, i kiedy sobie do tego domu wjechać. A jak już wiadomo, do tego domu to mam pełną paletę możliwości, co mogą mu kraść, i wiedzą, że tak naprawdę nikt im w tym nie przeszkodzi, bo was nie będzie jeszcze przez na przykład dwa dni, w chwili kiedy dokonują kradzieży z włamaniem. A jak jest z wykrywalnością takich przestępstw? No, bardzo słabo. Jeżeli nie ma przestępcy ujawnionego na gorącym uczynku, to można liczyć albo na jakąś bardzo wybitną pracę technika kryminalistyki. Co się rzadko, znaczy nie, nie rzadko się zdarza wybitna praca technika kryminalistyki, tylko rzadko zdarza się, żeby to wyjście było takie oczywiste i te sprawy albo ciągną się bardzo długo i potem się robi taką wieloczynówkę, jak się złapie złodzieja i się go potem dopasowuje do kilkunastu innych kradzieży z włamaniem, bo oni najczęściej robią takie serie włamań. Albo po prostu macie umorzoną sprawę i nigdy ani nie odzyskacie sprzętu, ani siana, ani nikt nie zostanie złapany. Drugie przestępstwo i to jest absolutna plaga, przemoc domowa. Tak jak powiedziałem na początku, wiele rzeczy. Popełnianych, wiele czynów zabronionych popełnianych podczas świąt zwiąże się z alkoholem, który no, miał być takim trochę dodatkiem do towarzystwa, pewnym rozluźniaczem, y, czymś, co pomaga nam rozwiązać język, żeby nam było fajniej, milej, ale no niestety jesteśmy narodem alkoholików i tutaj ten alkohol jest często podczas świąt y, takim zarzewiem konfliktów, i po prostu przemocy domowej. Naj, najczęściej nie mężczyźni, po prostu gdzieś wyładowują swoją frustrację, swoją agresję na swoich członkach rodzin. I święta jest to czas wyjazdów na. Izbę Wytrzeźwień po prostu z domów. Zabiera się takich ludzi, zabiera się takich nietrzeźwych członków rodziny, wywozi się na izbę zakłada się niebieskie karty, potem dzielnicowi to prowadzą. To są tragedie rodzin, to są tragedie też tych ludzi, którzy się tego dopuścili, które się ciągną latami, wiele rozbitych więzi rodzinnych płacz, zepsute święta. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że chcecie jakoś fajnie je spędzić, tak? stoi choinka, tam nie wiem, dzwonicie do swojej rodziny, a wasz tata wpada pijany i zaczyna robić jakąś burdę w domu. To jest słabe i tacy normalni ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale jeśli pracujecie w służbach, czy to w pogotowiu, czy w straży, no może w straży pożarnej mniej, czy w policji, to zdajecie sobie z tego sprawę w 100%, bo wasze interwencje w święta będą na tym polegały. I tak naprawdę, jeżeli takie osoby zaczynają dymić, tam na przykład przy czy jeszcze trochę wcześniej, to trwa to potem całe święta, i nie tylko oni mają te święta zepsute, tylko ich rodziny, ich znajomi. To jest dramat. Trzecie bardzo często popełnione przestępstwo to po prostu zwykła kradzież. No, święta to czas kupowania prezentów, tak? Święta to czas kupowania prezentów, kupowania alkoholu, jakiegoś jedzenia. W sklepie generalnie jest duży rozgardiaż, jest pełno przewijających się osób. Więc jest to doskonała okazja do kradzieży, czy bezpośrednio spółki sklepowej, gdzie ochrona sklepów ma masę roboty, żeby właśnie takich ludzi wyłapać po prostu, a zdarza się to coraz częściej, bo te monitoringi w sklepach na szczęście są coraz lepsze. Tutaj muszę oddać, że Obi ma zajebiste monitoringi, dosłownie takie, że jesteś w stanie sobie tak przybliżyć obraz, że sczytasz tam, nie wiem, z jakiejś nalepki, czy z jakiejś etykiety treść, więc Obi duży szacun za, za kozacki monitoring no ale też kradzieże kieszonkowe. To też jest absolutna plaga podczas świąt. Im więcej ludzi, tak na dobrą sprawę, tym więcej no, okazji dla potencjalnych złodziejów, żeby Wam coś ukraść. I tak jak powiedziałem, nie tylko chodzi tutaj o kradzieże bezpośrednio ze sklepu, tylko kradzieże po prostu od zwykłych ludzi. Torebki, portfele, czasami również dokumenty, karty kredytowe, które potem gdzieś tam używają do płatności zbliżeniowych, pieniądze, Uważajcie bardzo na siebie, jeżeli chodzi o to. Zdarza się to też na przykład na cmentarzach. No, wtedy też odwiedzamy swoich bliskich, którzy już nie są z nami tutaj na tym świecie. Jest to doskonała okazja dla kieszonkowców, żeby wam coś ukraść. Sprawa czwarta, i to jest coś chyba, co mnie po przemocy domowej denerwuje no, bardzo, czyli jazda pod wpływem. I znowu tutaj chodzi o alkohol. Tak. Dalej mamy z tym bardzo duży problem w społeczeństwie. Często ludzie po prostu wsiadają za kółko po wypiciu paru głębszych, po wypiciu jakiegoś alkoholu, który leje się w naszym społeczeństwie, u nas w naszej polskiej rzeczywistości, strumieniami dosłownie w święta. I nie mówię tutaj nawet o takim wsiadaniu bezpośrednio po imprezie, czyli tam nie wiem, poszedłem na pierwszy, drugi dzień świąt do mojej rodziny, siadłem ze szwagrem do wódki, zaczęliśmy coś tam pić, i potem stwierdzam: a szwagier kurwa, wsiadłem. Do auta i będę teraz jechał do domu. No, nie, no najczęściej tacy ludzie to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam na drugi dzień, nie wiem, o 8 rano sobie wsiadają do samochodu, myślą, że wszystko jest sztywniutko, potem łapie ich policjant. Jeb, 08 promila, zatrzymane prawo jazdy, na w papierach, tak na dobrą sprawę, do końca życia. No i, no i tyle, takich zdarzeń jest bardzo dużo i drogówka tutaj, jeżeli chodzi o ujawnianie takich wykroczeń czy tam przestępstw, bo jak wiemy, jazda pod wpływem to jest czyn przepołowiony, no to. To ma, ma, ma masę roboty i tych trzeźwych poranków podczas świąt też jest bardzo dużo. Zauważcie, jeżeli będziecie nie spożywać, mam nadzieję, alkoholu i wsiądziecie rano gdzieś do samochodu i będziecie sobie w święta po Wigilii, czy po pierwszym dniu, czy po drugim dniu świąt gdzieś jechali, rano to zobaczycie na pewno dużo patroli policji, patroli ruchu drogowego, którzy po prostu robią takie przesiewowe kontrole trzeźwości i tych y, przestępstw czy wykroczeń, ja wiem, bardzo dużo. Ja pamiętam, że jak jeszcze pracowałem w policji, jeździłem w patrol to na radio cały czas w okresie świątecznym czy noworocznym było słychać y, kontrola drogowa, kontrola trzeźwości, takie takie auto 0,38 mg na przykład, nie? I na pewno trzeba z tym walczyć. No i piąta sprawa, która też wiąże się z hajsem, w ogóle zauważcie, że te przestępstwa i wykroczenia podczas świąt wiążą się albo z wódą, albo z hajsem, no to jest oszustwo, no kolejna wypadkowa tego, że kupujemy masę prezentów i w dzisiejszych czasach mówię tutaj głównie o oszustwie internetowym, kupujemy na Allegro, kupujemy na różnych innych portalach, żeby było w miarę tanio, tak, no... Wiadomo, każdy chce zaoszczędzić trochę siana, ja również, więc staram się znaleźć potencjalnie jak najlepiej, potencjalnie jak najtańszej oferty, żeby coś kupić. Jest to bardzo dobra pożywka dla wszelkiej maści oszustów. Niewysłane towary, urywane kontakty już po przelaniu pieniędzy, to jest coś tak częstego, że jeszcze jak pracowałem w dochodzeniu dochodzeniówce, to mógłbym wam o tym opowiedzieć trochę więcej. No teraz już nie pamiętam dużej części tych rzeczy, ale w okresie świątecznym oszustwa, szczególnie właśnie te internetowe, czy te tak zwane grówki czyli oszustwa na OLX, na Allegro były bardzo częste i zawsze mnie to dziwiło, nie byłem w stanie tego zczaić, bo wiecie, jak mamy sklep jakieś nie wiem, OleOle, Ole, czy whatever, cokolwiek, czy na przykład na Shops, wejdziemy sobie, mamy masę, y, mamy masę jakichś tam sklepów, no to Mamy jakąś markę, tak, tam jest jakiś formularz na sklepie, gdzie sobie to wszystko jakoś, jakoś mielimy, ale czasami ludzie na OLX, czy na jakichś innych takich portalach, yy, jakichś aukcyjnych, czy, czy gdzie jacyś pojedynczy ludzie oferują jakieś towary, po prostu robią tak, że słuchaj mordo, to weź mi przelej, nie wiem, tysiąc złotych i jak mi przelejesz, to ja Ci to wyślę. Okej, okay, stary, nie ma sprawy. I ogarnijcie to, że ludzie są w stanie... Przelać jakieś siano i to ja mówię, to nie jest 20, 50, 100 zł, tylko naprawdę tysiące zł, licząc, że ktoś z internetu wyśle im towar. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję Gierki. Dzisiaj już chyba nic nie postreamuję, ale generalnie stay tuned. Dajcie znać, czy Wy kiedyś byliście ofiarą po prostu takiego przestępstwa wspomnianego w święta. Ja życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się. Tutaj.